Siemaneczko, witamy Ejka. Was w nowym odcinku Sex Projectu. Dzisiaj spotkamy się z wyjątkową gościnią, z osobą, która zjadła ze mną niejedny chleb i niejedne zęby przegryzła na nim. Z osobą, z którą zawsze jest petarda, zawsze jest beka, zawsze jest świetnie, a przede wszystkim, za co tę osobę lubię, to, że mogę ją zapytać o cokolwiek, o wszystko i uzyskam naprawdę szczerą odpowiedź. Z nami jest dzisiaj Barbara Turek. Cześć, w ogóle fajnie było przecież przynajmniej Michał Bukowski mówi coś miłego, to? Że mówię tobie coś miłego. Tak. Bo to już jest ten poziom miłości, że jak już sobie ciśniesz, to znaczy, że już kochasz ją tak bardzo, nie? Więc to jest ten poziom miłości. Baśka, cieszę się wreszcie, że jesteś gościem w naszym projekcie, tak, a nie na odwrót. A nie my w twoim. Tak, cieszymy się. Ja też cieszę się w ogóle, że ruszamy takie ważne tematy, bo to jest kurde ważne. Dokładnie, o, no tak. To w ogóle mądra rzecz powiedziałeś, ważne tematy ruszamy, bo to jest ważne. Super. Baha, bo mamy Sex Project, no nie będziemy tu rozmawiali o, wiesz, niebieskich migdałach, nie będziemy robili wstępu nie wiadomo jakiego, natomiast taką mam obserwację, zgódź się albo z nią się nie zgódź. Czy masz wrażenie, że temat seksu to jest wciąż temat tabu, o którym się nie gada, który jest gdzieś ukryty za krzokiem i... Trochę tak, to znaczy trochę się o tym mówi w kościele, ale trochę się o tym mówi tak, jakby się chciało powiedzieć i nie powiedzieć jednocześnie. To znaczy mamy jakiś taki przepis, wiecie, zasad i mamy się w tym poruszać i wychodzimy z założenia, że to jest w ogóle dla każdego jasne, klarowne, a jak ktoś nie wie, to się nie będzie pytał, bo przecież głupio. Czyli problem jest w tym, że tak naprawdę nie bardzo da się zadać pytanie w kościele, nie? Bo nie ma takiej przestrzeni, znaczy może nie, może nie wypada, mszy, albo może nie wypada. Nie wiem, jak to jest na przykład, nie wiem, we wspólnotach, może jest trochę więcej przestrzeni? Ja mam takie poczucie, że w kościele mamy trochę takie utarte poglądy na temat czystości w ogóle, jak my tutaj, już nawet jak ja sama mówię, na temat czystości. Czyli co to w ogóle znaczy na temat czystości? Na czystości właśnie, czy biurka, czy... Czy biurka, czy właśnie ubrania, czy w ogóle... Więc właśnie na temat w ogóle relacji, bycia w związku, już o seksie to daleko jesteśmy, że tak się mówi trochę, ale żeby za dużo nie powiedzieć. No jest kilka dobrych projektów, których można posłuchać. Na przykład reklamując trochę Pomarańczarnia ojca Adama, bardzo polecam, on tam mówi w miarę mądrze, ale to są też... W miarę mądrze, ojciec Adam w miarę mądrze mówi. Projekt się odbył już dawno. No i cały czas się o nim mówi, a nie ma nic nowego, nic świeżego i w sumie to tak jak kiedyś gadaliśmy poza kulisami, że fajnie by było po prostu o tym luźno pogadać, więc... Słuchaj, Bacha, no to skoro jesteś naszym gościem, ja bym się chciała ciebie zapytać, czy ty spotkałaś się, nie wiem, w kościele, gdzieś, gdzie byłaś, że poruszali temat seksu, ale u osób z niepełnosprawnościami? To w ogóle to ja mam taki problem, znaczy to jest problem, staram się to jakby zmienić, to patrzenie, żeby startować od tego, że ja też jestem kobietą. Niezależnie od tego, że ja tutaj siedzę na tym wózku i nie wiem, nogi mi się prostują, czy tam, no wyglądam jak wyglądam, ale lubię to jak wyglądam, to jakby jestem kobietą przede wszystkim, no a właśnie często jest tak, że w ogóle wszyscy nie mamy świadomości tego, kim jesteśmy jako kobiety, kim jesteśmy jako chłopy i potem nam się robi takie pomieszanie, więc nie spotkałam się z tym w ogóle, żeby ktoś jasno w kościele mówił o sprawie seksualności, w ogóle bycia w relacji osób z niepełnosprawnością. Jedyne, co słyszę i to mnie mega bawi, że to może być przeszkoda do tego, żebym była w relacji, że to może być przeszkoda do zawarcia małżeństwa i jasne, są sytuacje, kiedy to trzeba brać pod lupę i tam, nie wiem, oglądać sobie. Ale generalnie chodzi mi o to, że taki negatywny wydźwięk tego jest. No czekaj, ale bo myślę, w sensie, czy to faktycznie może być przeszkoda, traktowanie tego wózka jako, wiesz, taką rzecz... Znaczy, jako wózka takiego nie mam tutaj na myśli, ale musiałabym to dokładnie sprawdzić, tak na 100%, ale na myśli mam taką rzecz, że może być tak, że takie osoby, które chcą zawrzeć małżeństwo,
Na przykład od początku wiedzą, że na pewno nie mogą mieć dzieci, nie są gotowe, znaczy w sensie no są gotowe, ale nie mogą posiadać dzieci i to jest czasami takie śliskie tematy, że jakby nie wiadomo, czy one mogą ten związek zawrzeć, czy nie, ale to w ogóle nie jest ten temat, o którym mamy gadać. Mi się zdarzyło w ten sposób na przykład, że jakiś, nie wiem, ksiądz od razu wychodził mi z założenia, że w ogóle ty się nie przejmuj, bo ty jesteś na wózku, no. No nie będziesz miała męża, no ale trudno, no ja po prostu chciałabym wiedzieć dlaczego, no. Mam mnóstwo świetnych koleżanek, które są zdrowe i w ogóle fizycznie im niczego nie brakuje i też nie mają męża, no i co im dolega? Nic. Nic, no to właśnie chciałam ci powiedzieć, Bacha, że przeszkodą może być nawet to, jaki masz charakter, albo to, że masz jakieś inne poglądy, a nie fakt, że masz jakąś niepełnosprawność, więc równie dobrze wszystko może być problemem i wszystko tym problemem nie musi być, nie? Zależy, jak się na to patrzy. Więc powiedz, Basia, ty byś chciała, prawda, mieć kogoś, chciała być z kimś, więc... wiesz, chyba, że odkryłaś inaczej swoje powołanie. Może nie wiem, może ty jesteś, wiesz, ukrytą siostrą zakonną na przykład. Chciałabym, żebyś powiedziała, czy rzeczywiście tak jest, bo skoro mówisz, że jesteś kobietą, więc masz też naturalne potrzeby jak każda kobieta, no to ja będąc kobietą marzyłam o tym, żeby mieć męża. Nie każdy ma to powołanie, ale powiedz, jak jest u ciebie. Ja wciąż odkrywam swoje powołanie. Siostrą zakonną raczej z tytułu właśnie niepełnosprawności zostać nie mogę, ale to jest inny temat też. Natomiast rzeczywiście tak, raczej myślę sobie o tym, że jestem bardzo otwarta, więc panowie, jakiś fajny pan ogląda ten odcinek. Zapraszamy bardzo serdecznie w opisie numer do Bachy, adres, można wpadać do Bachy. Natomiast przypomniało mi się to, kiedyś oglądałam jakiś wywiad z wami albo gdzieś byliśmy razem na spotkaniu i tam padło takie hasło, że ludzie często pytają, jak wygodzicie te różnice między sobą i chyba Misiek powiedział coś takiego, że najpierw zanim on się skupia na tym, że ty jesteś protestantką, to musicie sobie poukładać to na polu, że ty jesteś kobietą, on jest chłopem i macie różne tutaj rzeczy do poukładania. I ja sobie myślę w tym temacie swoim, że to jest dokładnie tak samo, jakby gdybym weszła w jakąś relację, to wszystko wymaga najpierw w ogóle poukładania tego wszystkiego, no i nie da się bez rozmowy, bo my byśmy dzisiaj wszystko chcieli mieć szybko, na już i najlepiej niech mi ktoś powie, jak to ja mam żyć, żeby to było dobrze. I trochę jest tak w kościele, że o tej czystości właśnie, no to wiemy, że nie wolno i wiemy, że lepiej nie i lepiej po ślubie. No tylko czy pytanie, czy po ślubie, co się zmieni po ślubie? W sensie, no jest sakrament, ale jakby, no tyle. W sensie, ci ludzie sobie muszą dalej z tym tematem jakoś radzić. W sensie, że nie jest tak, że sakrament jest rozwiązaniem problemów, tak? Właśnie o to mi chodzi, żeby to nie wyszło zaraz. No bo jasne, że w kościele raczej mówi się o czystości i jak ja bardzo zachęcam do tego też wszystkich i myślę, że to jest wartościowe, żeby tą czystość zachować pod jednym warunkiem, że jesteś świadomy, dlaczego to robisz i po co ci to, i po drugie, że nie masz takiej schizy, że Matko Boska dotknęła ją w kolano i po prostu, i teraz co będzie teraz? No dramat, po prostu dramat. No. I tak sobie myślę jeszcze w kontekście osób niepełnosprawnych. To, z czym się spotykam, no to na przykład często widzę dziewczyny, chłopaków nie widziałam. Ciekawe dlaczego nie widziałam chłopaków w takiej konfiguracji, że dziewczyny, które siedzą niepełnosprawnym chłopakom na kolanach, tak mnie to wpierdziela, naprawdę. A czemu cię to denerwuje? No przecież one się, wiesz, chcą zająć, no tak, miło. Się chcą miło, sympatycznie zająć, fajne dziewczyny, fajne wolontariuszki. Zawsze wtedy pytam, jak mi ktoś mówi czemu, to się pytam, czy usiadłabyś na kolana jakiemuś obcemu facetowi, który siedzi na przystanku. Dokładnie. Tak po prostu, czy podeszłabyś do niego i usiadłabyś mu na kolanach, czy mi się też podoba, no czemu nie? No i wtedy jest takie oburzenie, no coś ty. No więc to jest jeden temat, no i tutaj znowu, halo, jestem na wózku, ale nie jestem dzieckiem i nie chcę być traktowana jak dziecko, bo mi się podoba. Podobać to się może. Lizak w sklepie dziecku, dokładnie, w takim kontekście. No i jeszcze druga rzecz, nazywając to wprost, po prostu pobudzę się takiego gościa, no i on się potem męczy sam ze sobą, bo musi jakoś rozładować. No ale... Wiesz, no jakby patrząc na intencje tych dziewczyn, że one nie mają nic złego, że nie mają złych intencji, żeby... No właśnie, tu się pojawia temat, czy w takim razie nie jest tak, że my powinniśmy dwa razy w jakiś sposób bardziej przekminić pewne sprawy, żeby właśnie osób z niepełnosprawnością nie traktować jak osób
nie wiem, zdziecinniałych, nie traktować ich infantylnie. Przecież ty jesteś pełnosprawna umysłowo, ty jesteś normalną, kurde, kobietą, więc czemu zaraz jakiś boski Adonis miałby ci się ładować na kolana i wiesz, ej, Basieńko, wiesz. Czy to nie powinniśmy my tego przepracować? Wiesz, osoby, które są w pełni sprawne, z pełną sprawnością, żeby uważać, żeby myśleć, może nie uważać, ale myśleć. Ja uważam, że wszyscy powinniśmy pracować. W sensie ja jako niepełnosprawna dziewczyna, która, wiesz, bo mi nieraz pomagałeś na przykład usiąść na kibelek w ubraniu albo coś takiego zrobić. Nigdy w życiu nie zwalaj na mnie takie rzeczy, ja ci nigdy w życiu nie pomagałem. To wymaga twojej siły i bliskości też, no nie? To wszystko zależy od obu stron tak naprawdę. Bo jeżeli osoby niepełnosprawne znowu nie dadzą jakiegoś komunikatu, że ej, ale ja nie wiem, czy to jest okej, okay, albo nie zachowują się, po prostu zachowują się jak duże dzieci, to co też... A ty nie masz problemu, dawać ten jasny komunikat. Przecież jest jasny komunikat, że jeżeli przychodzi się do bachy, to na kibelku bachę sadza dziewczyna. Kobieta. Czy rozbiera, sadzać może chłop. No sadza na kibelku, ale rozbiera i te czynności takie intymne robi kobieta. Pomaga ci kobieta. Czemu? Dlatego, że dzisiaj mieszkam sama, żyję sama, żyję samodzielnie. Odkleiłam się od swoich rodziców, którzy, jak z nimi mieszkałam, no to się mną po prostu pół życia opiekowali trochę jak wy Ignacym. I to jest bardzo częsty problem, że jakby no, jesteśmy opiekowani. My nie żyjemy, my jesteśmy opiekowani i pewnie tutaj się pojawią te komentarze, z którymi zrobisz porządek, że bo się z tym ludzie nie zgadzają i jest w ogóle wielkie oburzenie, jak ty możesz tak mówić. Że przecież nie każdy może żyć tak jak ty. No ja wtedy sobie zawsze myślę, kurczę, ale wszystko co mam, to jakby osiągnęłam do tego, że byłam bardzo zdeterminowana i po prostu chciałam. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, narzędzie, o którym trąbię, to psychoterapia. I to mi tak bardzo pomogło poustawiać różne rzeczy i uświadomić sobie, co to znaczy właściwie, że jestem kobietą, w jaki sposób chcę wchodzić w relacje, w jaki nie chcę, że mam prawo do stawiania granic, że jakby nie muszę mieć tak, jak mają wszyscy, że to może mi się podobać, a to nie. No i właśnie, tylko że tego się nie robi. W sensie, teraz to robią osoby pełnosprawne, to jest mega modne, a o niepełnosprawnych się tak trochę zapomina i się mówi, a no sami się cieszą. W sensie, ja mam taki odbiór sytuacji, że sami się cieszą. Mam pytanie, bo wspomniałaś o rodzicach. Czy twoi rodzice z tobą rozmawiali o seksie, jak byłaś nastoletnią bachą? W ogóle nie. I to znaczy, raczej to było takie podejście, to nie jest dla ciebie. I to wynikało z takiego poczucia, że no jak no, niepełnosprawne dziecko, ich dziecko miałoby z kimś wejść w relację, w małżeństwo, jakby nie wyobrażali sobie tego zupełnie. Tak jak sobie nie wyobrażali mojego samodzielnego mieszkania, więc widocznie no po prostu może się jeszcze kiedyś coś wydarzy i może ich zaskoczę. I siebie też, ale myślę, że to, co jest też dla mnie mega ważne i tego się też sama nauczyłam, nie wiem, czemu mi się tak przypomniało w kontekście rodziców, że to pragnienie bycia z kimś też mnie nie determinuje. Ja w ogóle uwielbiam takie powiedzenie w kościele, pielgrzymka mija, ja niczyja, nie? Bo modlę się o dobrego męża, kurde, nie, módlcie, żebyś była dobrą żoną, męża zostaw w spokoju, nie? Po prostu i dokładnie jakby, bo w moim domu, no to było takie założenie, że wiadomo, że to nie jest dla mnie, więc o tym nie gadamy, a nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek padło hasło seks, a masturbacja, to już w ogóle, no dobrze, no w ogóle, o tym się nie mówi. A wiesz co, Basia, bo dobrze mówisz, że jesteś też przede wszystkim kobietą, i co ja zauważam u ciebie, a może nie wszyscy, nie wszystkie osoby, które są w podobnej sytuacji mają, ty wyglądasz pięknie. Ty się dziś wymalowałaś, zrobiłaś sobie włosy, masz piękną koszulę, a nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami dbają o to. I myślę, że właśnie może też ta postawa innych ludzi, to, że się ich zniża do poziomu, nie wiem, dziecka, że są opiekowani, że nie wiem... Nie wiem, że jest coś gorzej, sprawia, że oni myślą, no to po co ja mam się malować, nie? No to jest po co się malować i dbać o siebie, czy nie? Wiesz, to jest ważne, dlaczego to, jak to się u mnie w ogóle zaczęło? To się zaczęło tak, że najpierw zaczęłam sobie zadawać pytanie, jak się wyprowadziłam z chaty,
kim ja właściwie jestem i dokąd idę i co ja właściwie chcę i jaka jest moja tożsamość. Ja wiem, że to są takie psychologiczne pierdy, których pewnie się już nasłuchaliście mnóstwo i ktoś sobie tego słucha i myśli, nie no, znowu mi każą na terapię iść, a jak jeszcze Iwonka o tym mówi. Bacha Turek już mnie wysłała na terapię. Więc uważajcie, bo słowa Bachy mają moc. Tak, tak. Ale jeszcze nie poszedłem. Jeszcze nie poszedłem, ale mam zamiar. Natomiast to się najpierw od tego zaczęło, że zaczęłam jakkolwiek odkrywać siebie, swoje pragnienia, zaczęłam je nazywać. I teraz to, jak dzisiaj wyglądam, jaka jestem, no to jest dla mnie takie naturalne, bo ja tak chcę, ja się tak czuję dobrze. To nie jest teraz na pokaz zrobione, żeby tutaj się zapisali wszyscy panowie. Po prostu czuję się dobrze ze sobą i jestem coraz bardziej wolna w tym wszystkim. No osoba z niepełnosprawnością często nie z ich winy zupełnie, brakuje po prostu zwyczajnej normalności i wolności. Ja sobie na przykład też kiedyś nie wyobrażałam takiej akcji, że nie wiem, jadę do was pociągiem do Warszawy i tam ktoś mnie zgarnie z dworca, jadę sama, nie? Nie ma opcji, człowieku, w ogóle weź zapomnij. I to wszystko idzie, to współgra tak ze sobą, każde pole, no i tej wolności jest coraz więcej. Mamy temat Sex Project, tak się nazywa cała ta akcja. Czy uważasz, że w ogóle seks w związku, gdzie jedna z osób jest niepełnosprawna albo obie są niepełnosprawne, jest możliwy? Mógłby się zadziać, mógłby się odbyć? Wiesz, no bo nie wiemy, no... W moim przypadku by mógł, gdyby się... Zapraszamy kandydatów. Mężczyźni, wystarczy przejść weryfikację, potem pierścioneczek, zaręczynki, ślubik i można działać. Ja już schodzimy z żartu. Myślę, że tak. I znam takie pary, które no nawet fizycznie jest jakaś tam deformacja ciała i też sobie radzą z tematem, ale tutaj co jest podstawą? Komunikacja po prostu i rozmawianie. Wiadomo, że to jest trudniejsze, nawet technicznie, bo nie wiem, nie umiem przejść sama nawet na łóżko. Trzeba mi w tym pomóc i tak dalej, no ale to jest wszystko kwestia dogadania się i relacji. Dokładnie, tym bardziej, że powiem ci, że ostatnio oglądałam jakiś dokument zagraniczny, gdzie była para osób, obydwojga niepełnosprawnych i pielęgniarze pomagali im tam zdjąć ubrania, kładli ich na łóżko i zostawiali ich samych. I oni niewiele mogli się ruszać, ale mogli być obok siebie, mogli się pocałować i to jest piękne. Czyli widzisz, da się. To jest kwestia tylko powiedzenia, ej, ten chłopak mi się podoba, fajnie, ożenię się. Kładę się obok niego. Ja mówię, wszystko po kolei, tylko chodzi mi o to, że ludzie myślą, no niepełnosprawni, nie da się. No da się. Wszystko się da. Wszystkim zanim to właśnie to, o czym tutaj gadamy, to taka świadomość, że no właśnie jestem kobietą, tylko, że najpierw ja muszę mieć tą świadomość, zanim wy ją będziecie mieli, a właściwie razem ją musimy mieć. A potem jak potem już pójdzie. Już pójdzie z górki. Czy w ogóle uważasz, że pomysł czekania z seksem do ślubu jest dobry? Powinno to mieć miejsce, czy jednak powinniśmy sobie testować, no bo przecież trzeba się dotrzeć? Ja myślę, że jest dobry, dlatego że mam takie poczucie, że miłość nie oznacza pożądania, że to nie jest równoznaczne ze sobą. Bliskość też nie musi oznaczać pożądania i dla mnie osobiście ważne jest to, żeby najpierw dobrze poznać człowieka, z którym chciałabym spędzić większość swojego życia, bo w mojej nomenklaturze seksu po zamałżeństwem nie ma. I myślę, że to jest świetny pomysł też dlatego, że potem, no nie wyobrażam sobie tego, po prostu czułabym się jakaś taka używana trochę. Emocjonalnie też bardzo by mi to źle zrobiło i nie wyobrażam sobie tego. No wiesz, są pary, które mówią, że kurde, no trzeba się spróbować. Poprawić cię? Nie, dzięki. Są pary, które mówią, trzeba spróbować, trzeba się dotrzeć, trzeba się poznać, a że może ja wejdę w związek z tą kobietą i nie będzie mnie satysfakcjonowała relacja seksualna z nią, no bo nie spróbowałem tego wcześniej. Lepiej spróbować przed ślubem. No i ja reprezentuję sobą taki moherowy pogląd. Pozdrawiam. Nie obrażam teraz, to był taki żart, żeby ktoś nie pomyślał. Więc reprezentuję taki moherowy pogląd, że warto poczekać też na przykładzie tego, że przychodzą do mnie różni ludzie do mojego domu rozmawiać ze mną i zawsze mi się chce płakać razem z tymi dziewczynami, które
właśnie płaczą nad tym, że coś się wydarzyło, człowieka już nie ma, albo ona zrezygnowała z tej relacji, bo to nie jest tak, że tylko panowie rzucają, kobiety też rzucają. I potem jest klops, no bo ktoś przekroczył moje granice, jest rana ogromna i jasne, ktoś mi zaraz powie, że nie, to nieprawda i w ogóle ja wiem swoje, okej. Tylko no, moje doświadczenie mówi to, co obserwuję, że to, co mówi świat dzisiaj, czyli szybko, natychmiast i dobrze, żebym był zaspokojony, to jest po prostu nieprawda. My byśmy tak chcieli żyć, ale tak się nie da żyć. Jeżeli mówimy o głębokiej relacji, takiej osadzonej w miłości i no, w takiej jakiejś głębi, to według mnie tak się nie da żyć. No bo co jeśli, to jest też dobre i zawsze sobie o tym myślę i to mnie przekonuje. Co jeśli ten taki popęd seksualny, ten pierwszy zachwyt gdzieś tu minie? No to potem co? Już sobie odstawiasz taką kobietę? Bo nie chcę jej i już ona mi nic nie daje, albo zostawiasz takiego chłopa, bo nie jestem zadowolona w łóżku, naprawdę? Też, jeszcze jest jedna opcja, w sensie w małżeństwie tak sobie myślę, nie? Że są różne scenariusze życia i tak jak sobie jestem z Zuzinką, no to sobie myślę, że a co jeśli przyjdzie taki moment, w którym z racji choroby nie będziemy mogli współżyć, nie? Dokładnie. I to nie tydzień, dwa, wiesz, to sama ciąża była tematem, no bo trzeba było w 8 miesiącu skończyć i do tematu się można było wrócić po 3 miesiącach, no to wiesz. Dla mnie to było ciężkie. No, było ciężkie. Nie wyprzedzaj tematu, bo to będzie w kolejnych odcinkach. No. Było ciężkie, ale patrz, przetrwało. Ale nie zostawiłem jej, no bo wiesz, to nie definiuje mnie, w sensie nie jestem z nią dla seksu i jeżeli ona nie da rady, czy ja nie dam rady, to nie zmieni mojej miłości do niej. Powiedziałeś nie? To, co chciałam, żeby wybrzmiało w tym programie, w tym odcinku, że ja bardzo bym nie chciała i żadnej z pań tego nie życzę, ani panom też, bo to naprawdę działa w obie strony, takiego przedmiotowego traktowania. Takiego jakby idę za tym, co jest po wierzchu, nie schodzę głębiej. A mało tego, często się oszukujemy, że schodzę głębiej. Że przecież ja w ogóle, jak ja z kimś sypiam, to przecież ja go kocham bardzo, no. Telefele. Tylko jak nie będziesz mógł z nim sypieć z jakiegokolwiek powodu, no to klops. I wszystkim parom, które uważają inaczej, to powiedziałabym teraz, zróbcie sobie taki challenge, spróbujcie żyć bez seksu. Ukazywać sobie miłość, ukazywać sobie uczucie i zobaczymy, czy tak to poszło. Bo ja sobie też myślę, że seksu jako takiego nie trzeba nas uczyć. W sensie wiemy biologicznie, jak to działa, może sobie tam trzeba doczytać w atlasie do biologii. Tam co gdzie włożyć? Mówiąc tak... kolokwialnie. Tak, dokładnie, ale jakby samej takiej seksualności nie trzeba nas uczyć. My to wiemy, no tylko właśnie jeżeli relacja jest zbudowana, to jest fundament, no, to jest guzik, nie fundament, żeby nie powiedzieć dupa. Nie fundament. No, jak się zaczyna od dupy strony, to na dupie się kończy. Basiu, czy uważasz, że coś jeszcze powinno być dodane do tego, o czym tu rozmawiamy, z perspektywy osoby, która no jednak lat kilkadziesiąt już no jest na wózku, porusza się na wózku, ale działa, jeździ i jest piękną kobietą, która ma piękne wartości. No to jest 10, 32. No. To 10, to ja gadam. 10. No ale dobra, ale wiesz, o co mi chodzi, no. Nie bójcie się pytać, no. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się sprawdzać i idźcie i się kochajcie. Tylko mądrze się kochajcie. No to chyba tak. Tak będziemy robić, słuchajcie. Będziemy się kochać mądrze i zachęcamy was do tego, żebyście pytali. Jak widzicie, mamy fajny, luźny klimat, rozmawiamy sobie, nie boimy się rozmawiać i do tej rozmowy zachęcamy was wszystkich. Dlatego wpadajcie do komentarzy, wpadajcie na kanał, zadawajcie pytania, piszcie do nas, do Bachy też, kanał Barbary pełnymi garściami i amen. I amen. Pozdrowienka. Pozdro, Eno, pa!